Kurde! Źle to zrobiłem. To teraz tutaj będę failować. No nie wierzę w to. Dobra, 18 sekund. Jest już lepiej. Chyba. To tutaj mnie musiało to spowolnić, bo ja nie widzę innego, kurde, wytłumaczenia. Dobra, 40. Czyli teraz od tego momentu została nam niecała minuta. Kurde, Rayman! Dobra, najważniejsze, że żyje. Minuta 12, dobra. Jedziemy z koksem. No i tutaj było to całe śmieszne odliczanie. Dwie próby temu. No, pięknie, kurde. Dobra. Jest. Pięknie. Autosaving. Pięknie, 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 jeszcze raz pięknie. Ups, psa ubudziłem przypadkowo. Dobra, śpi dalej. Dobra, rozpoczynamy podstępne wiatry. Następny poziom. Ciekawe jak tu mi pójdzie. Już się o to boję. O, to jest ten poziom nocny. No i od razu czaszkoleta, pięknie. Ogólnie nagrywam to też z tego względu, że wcześniej z budy wróciłem, bo no cóż, w bardzo dobry dzień pani od polskiego sobie zachorowała. Bo tak to bym kończył w sumie... Kurde, nie, tak. Bo tak to bym kończył pewnie za 2 godziny, bo ja do 13 siedzę, a ja to nagrywam jeszcze jak jest 12. Więc no, a chatę mam wolną, tak więc czemu by nie nagrywać sobie? O, dobra, pięknie! Ten dźwięk mi jeszcze rozwala taki... Ej, czekajcie, bo to ten dół wygląda podejrzano. Aha! Podejrzano wygląda, ta? Good Polish pomidor. O, i teraz będzie coś takiego. Yeah! I tutaj będzie u góry... No! Mamy 100 lunków i jest bardzo fajnie! Dobra, jeden tam sobie... się zbańkował, znaczy w sensie wybuchł.
Muszę tam dolecieć teraz. I teraz będę, kurde, szukał wyjścia. Nie no, w sumie już mam. Dobra. Pięknie, pierwsza klateczka. Bardzo dobrze. Będę musiał teraz tą odblokować cwaną skrzynkę, cholera. Dobra, robimy teraz coś takiego. Szczerze, nawet jeżeli byście się chcieli mnie zapytać, to nawet nie mam pojęcia, który to jest odcinek. Więc ci, co widzą tytuł, to raczej zobaczą, jaki to jest odcinek. Aczkolwiek zaraz po tej sesji chyba nagram jeszcze odcinek dodatkowy, bo... Jeżeli wiecie lub też i nie wiecie, jeszcze wam obiecałem odcinki dodatkowe z tej serii. O, czasz koneta. To jest jeszcze odcinki ekstra, bo chcę w tych odcinkach ekstra omówić parę takich rzeczy jak na przykład skasowane poziomy czy coś. Bo uwierzcie mi, ta gra ma skasowane poziomy, bo ta gra miała być... Z tego co słyszałem, najdłuższym Raymanem, bo to miał być też prawdziwy Rayman 4. Bo tam jest ogólnie, mówię, ta gra miała trzy fabuły. I dosyć trzy dziwne teorie, na przykład, że pierwsza była taka, że ta gra dzieje się przed Raymanem 1, co jest ciekawe, bo Globoxa nawet w Raymana 1 nie było. Bo on tam musiał urodzić, bo Aglet była w ciąży i tam urodził chyba 102 dzieci, czy coś takiego. 102 dzieci. I to mnie właśnie zastanawia, no to w takim razie, kim był Polokus. Znaczy, Polokus wiemy, że jest Pogiem i tak dalej, ale dlaczego go wtedy nie było w Raymanie 1? Bo raczej on nie był w ciąży. Mówię, jeżeli chodzi o takie teorie, to były, kurde, najśmieszniejsze teorie. Au! To były najśmieszniejsze teorie, jeżeli chodzi o serię Raymana, naprawdę. Ja w życiu nie spotkałem się czasami z takimi idiotycznymi teoriami, że to jest po prostu głowa mała. Do czego ludzie są zdolni cokolwiek wymyśleć, kurde. No, a wczoraj był w ogóle audiolog, więc mam nadzieję, że tam ogólnie co do tego, co zaproponowałem, to mam nadzieję, że spodoba wam się ta seria, która się pojawi w ten weekend. No bo mówię, wy dopiero dzisiaj widzicie odcinek 14 z Raymana Origins. A nie mam pojęcia, który to już jest teraz ten odcinek, więc... Podejrzewam, że seria skończy się na 40 albo 30 odcinkach. Takie mam wrażenie. A może i na 50, kto wie. Wiem, że Rayman Legends będzie krótszy z tego, co widziałem, ale ja nie będę, już tutaj mówię wam tu i teraz, że ja nie będę robić takich, jak to się nazywało? Wyzwanie poziom czaderskości, to było wyzwanie dnia bodajże, że tam musieli grać w piłkę nożną, żeby tam pobijać jakieś rekordy, bo w takie coś to ja się nie będę bawił, ja nie bawię się w online w Legends, ja tutaj chcę się, że tak powiem, zabawić w ten tryb zwykły, już ten fabularny. Plus ewentualnie jakieś dodatkowe rzeczy. Dobra. Mamy 191. Kurde, miałbym już tutaj 196 i miałbym już 200. Pięknie. 229. Już w końcu jesteśmy dalej. O, ale tutaj mogę skorzystać z opcji. O, i mamy czaszkonetę, którą oczywiście, że zdobędę. A! Cholera jasna. Wystraszyłem się. Wow! Widzieliście to? Sekunda od śmierci. Dosłownie sekunda.
okej. Zarypiście. Sekrecik. Nie pogardzę sekretami. To była prościzna, szczerze powiedziawszy. Spodziewałem się, że to będzie coś cięższego. Którą my mamy w ogóle godzinę? O, za chwilę. To jeszcze mam 10 minut do 13. A dopiero wszyscy do domu przychodzą o 17, tak więc mam co nagrywać. A jutro w ogóle kończę o 11 budę, tak więc jutro sobie pewnie też coś nagram. Cholera jasna, to jest życie. Do środy, kurde, w środę kończę o 10, tak więc będzie jeszcze lepiej. A czemu się tym chwalę? Chcę was poinformować, że w te 3 dni będę mógł sobie, kurde, ponagrywać zapasy. Jeszcze więcej zapasów. O kurde, piesku, nie wywal się. Jak coś mówiłem do mojego psa. Ale raczej zdążyliście to spostrzec, kiedy powiedziałem piesku. Bo raczej bym do Raymana piesku nie powiedział. Chociaż kto tam wie? No, tak to się robi. Okej, i teraz tu będzie coś takiego. Nie no, kolejny medalik będzie pięknie. A, pamiętam ten time trial. O, cholera, tutaj będzie dopiero jazda. Kurde, powinien tam być checkpoint. Tak mi się wydaje. Mam teraz rozkminę, bo ja powiedziałem wam w którymś odcinku, że ja doszedłem do świata ulepszonego lodowego. Czyli chodziło właśnie o świat numer 3, czyli praktycznie będąc 3 lata temu, tak? 3 lata temu? Tak, bo to był 14 rok, 2014. To ten, to doszedłem właśnie do poprzedniego świata. Więc to nawet też dużo, byłem prawie do końca gry. Do końca gry prawie przyszedłem. Ale no cóż. Walą mnie już szczerze te dwa lunki, bo nic do szczęścia mi nie dadzą. Mam i takich sporo. No, 363 dokładnie. No i pięknie, 371. I w taki oto sposób nasz drugi poziom zostaje ukończony w... No takich 100%, bo jeszcze nie liczę z time trialu oczywiście. Ale ja liczę tylko bardziej te 100% licznikowo. Czyli jak widzicie tutaj już mam bez problemu medal zdobyty, tak więc bardzo fajnie. Yeah, pięknie. Dobra, wracamy do rozdroży marzeń. Kurde, jak ja się cieszę, że nagrywam Origins, naprawdę. O, to będzie poziom z Bzitem. Nie strzelaj do DJ. Jezu, te nazwy są epickie. Dobra. Wracamy tutaj z powrotem, by... No wiecie. Zrobić time triala. Wiedziałem, że 2 minuty to będą. A było to do przewidzenia.
Bolało! Kurde! ...17 sekund. To jest dosyć dobrze. Dobry wynik. Tu już czas straciłem swój. W 15 sekund. I widzicie, można szybciej, można. Teraz będzie ta sekcja, gdzie przed chwilą sfailowałem. I już jest. No to już troszeczkę słabiej, bo jednak troszeczkę tutaj musiałem poczekać, ale kto to tam wie, jak mi pójdzie. Teraz jak najszybciej, bo tu już time trial jest. Kurde. Ta spacja mi coś słabo chce działać, może przez Nesgodzillę. Tak, Nesgodzillę. Bo w sumie w Nesgodzilli trzeba tam ten, żeby zrobić power-upa, znaczy power-upa, Boże Święty. Żeby zrobić specjalny atak, musisz tam spacją spamić, więc może to przez to się stało. Kto wie. Dobra, od tego momentu została mi minuta, tak więc, no, wypadałoby trochę zwiększyć tempo. Kurde, dopiero 40 lumów. Ja pierdziele. Teraz tak się na to zupełnie inaczej patrzy, kiedy to już zrobiłem 100%, ale wiecie. Przepraszam was za to, ale po prostu muzyka jest epicka. Że aż se muszę ją ponucić trochę. A i teraz ta sekcja, dobra. To już koniec będzie praktycznie u góry. Dobra, lecimy! Jak najszybciej! Jak najszybciej! Jak najszybciej! Jak najszybciej! To mi się nie uda, coś czuję. O matko! Sekunda! Sekunda! Udało się! Yes! Dobrze! Idzie teraz mi bardzo dobrze, muszę przyznać. Przynajmniej te dwa poziomy poszły mi bardzo dobrze.